Wyobraź sobie dwóch graczy na podniebnych wyspach, gdzie ich jedynym zadaniem jest przebicie balonu przeciwnika za pomocą ogromnej igły. W tym świecie jednak nic nie ma za darmo. Trzeba rąbać drewno, kopać surowce, by zdobyć pierwsze generatory żelaza oraz rubinów, które mogą przeważyć szale zwycięstwa. Witaj w świecie Balon vs. Balon! Drodzy Państwo, dzisiaj mam gościa specjalnego i nie chodzi o to, że jest specjalnej troski. Jedyną osobą, która specjalnej troski tutaj jest, to jestem ja. Gdzie jest pan żelazny? Ej, widziałeś mój balon? Pa, jaki mam balon? Balon versus balon, tak, słuchajcie. Mamy tutaj teamy, ja jestem w teamie blue, żelazny jest w teamie red. Klikamy start, zaczynamy, proszę Państwa, zaczynamy. Będę zwiedzał świat! Tak, panie żelazny, niech pan tam teraz zwiedza świat, czy... coś, nie wiem. Jak się wchodzi na balon? Bo ja tu chciałem zwiedzać już. Nie da się wchodzić na balon. Jacie! No dobra, to nie. Jakiś zamek. Teraz panu podpowiem małą rzecz. Pan musisz zacząć walić w kłodę. Uuu, dobra, ty, lubię takie, gdzie jest kłoda. Normalnie pan musisz sobie zbić kłodę. Jak pan sobie zbijesz kłodę, to pan normalnie robisz sobie, no, tego, kilofa na przykład. A to taki survival gramy, to taki skyblock. To tak trochę skyblock, proszę pana. Na początku taki trochę skyblock, trochę później takie trochę bedwars, a później, proszę pana, no to normalnie... A, czy chcesz się bić, tak? A ja się nie chcę bić, ja po prostu robię to, co do mnie należy. Czemu po prostu nie chcesz pozwiedzać świata balonem? Jesteś strasznie niemiły, mięta. Ja nie jest... Ja wypraszam to sobie, panie żelazny. No bo ja bym po prostu chciał zwiedzać świat balonem. Chciałbym, żebyśmy połączyli się pięknym mostem. Ale oczywiście, ale proszę pana, most na pewno będzie. Ale czy ten most będzie taki piękny, to ja tego, proszę pana, nie wiem. A, proszę pana, i dla widzów, i dla pana ogólnie, na całej wyspie masz poukrywane również znajdźki, więc jak znajdziesz znajdźki, to możesz się normalnie, rozumiesz, trochę ułatwić żyćko, a trochę tych znajdziek jest. Ja mam już 3 igły, więc idę do ciebie zbić ci balon. No chyba nie! No, zobaczymy. Widzowie, mi się to nie podoba. Radziłbym ci, żebyś najbliższe 5 minut spędził na zewnątrz, patrząc w stronę mojego balonu. Oczywiście, drodzy widzowie, na następny odcinek już nie bierzemy pana żelazny. Bo ogólnie jest za dobry, pana żelaznego. Boisz się. Wiedziałem. Od początku to było pewne, że jestem za dobry. Człowiek, co się boi, za dobry gracz. Nie, no wiedziałem. Ja się nikogo nie boję, proszę pana. Ja się, proszę pana, nikogo nie boję. Ja chyba też muszę chodzić do ludzi z moim poziomem, a nie kogoś, kto po 5 minutach gry nie ma jeszcze ani jednej igły w ogóle. Oczywiście. Ej, no tak, w sensie ja jeszcze mogę przebić moim nosem. Widziałeś mój nos, mordo? Ja widziałem twój nos. Twój nos to... Nie, twój nos... Jak ja się zamachnę z mojej wyspy, to po twoim balonie będzie. Oczywiście, twój nos to chyba nos. To wręcz przyswajamy. Robimy piecyk. Dobra, trzeba zrobić trochę żelaza. Trzeba zrobić money, słuchajcie. Money. Co my tutaj możemy kupić? Możemy kupić generator żelaza, generator rubinów, różne tutaj takie rzeczy. Możemy sobie do godności kupić oczywiście igły, słuchajcie, i rzucać. I placek dyniowy możemy kupić za 2 rubiny. Myślę, że to jest najlepsza inwestycja na świecie. Oczywiście, słuchajcie, ta gra przywraca rzeczy, których w Minecrafcie nie było od czasów niepamiętnych, a właściwie w ogóle, czyli rubiny. Skąd to to? Ja już ty, ej, co to jest? Elo, mięta! Ja już coś znalazłem, proszę pana, ja już coś tu znalazłem. No mówię, są znajdźki na całej mapce, więc trzeba sobie po prostu poszukać. Zaraz zobaczysz moje znajdźki, to zobaczymy. Okej, dobra, czyli tutaj są groźby, proszę państwa. To są groźby, ty od początku wiedziałeś, że jestem groźna, ty dopiero teraz się zorientujesz. Ja myślę, że pan żelazny musiałby się trochę przyspieszyć, bo ja już tutaj mam pana pobratymców. Proszę pana, ja mam już... Bo ty nie, ja ci nie powiem co ja mam, ale ja mam już poważne machiny, które robią poważne rzeczy. Oczywiście, ja tyle. Proszę pana, też tu parę rzeczy wiem. Mniej wiesz, lepiej śpisz, mięta. Dobrze, ja już wiem, że jesteś nastawiony na mnie negatywnie, mięta. Ja negatywnie, ależ gdzieżby tam. Ja jestem malarzem pokojowym. Ej, jak się kraftuje... Kilof. No, jeżeli chcesz żelazny, to się nie da. Co jest, no? Musisz kupić go za rubiny. Co jest, nie! Proszę pana, tutaj jest po prostu ekonomia, rozumie pan? Tu pan musisz inwestować i to się musisz inwestować, jak zainwestujesz, to się kiedyś zwróci. To jest miętonomia, to jest totalna porażka. O,
Ho! Widzicie, widzowie? Tutaj człowiek wybulił całe 0 zł na tą całą minigierkę, a chłop mi jeszcze ją obraża! Bo wiesz co, ja ci powiem tyle. Moja wyspa to nie jest wyspa totalnej porażki, ale twoja to zaraz będzie wyspa totalnej porażki. Ja ci zaraz pokażę czemu. Ja ci zaraz pokażę. Okej, okay, trzeba polukać, czy tu nie ma jeszcze jakiś skrzyneczek. Ale ty na moją wyspę nie lukaj, ja to muszę sobie to zabudować, bo ja bym nie chciał, żebyś ty lukał na mnie i patrzył, co ja tutaj mam w ogóle. O, dziękuję, dziękuję. Ale ja za to polukam, co ty tam u ciebie masz. O. Ty, no mądre! Ty! Mamy, kopiemy, widzowie! Takie coś to mi się podoba. Ja zapomniałem, że trzeba to w ogóle zrobić, ale dobra, dobra, dobra. Teraz zro... Ty, jestem w twojej głowie. Co jest? Ja nie podsłuchuj! Dajemy generator więcej. Ty, co ma dopiero 2 generatory pewnie jechać. Jaki słabiak. Zastanawiam się, czy powinienem teraz iść bardziej w to... Czy jeszcze sobie bawić się w te generatory? Bo może już faktycznie zbierać na ten. A nie, dobra, to było coś tego. A co podsłuchujesz? Co podsłuchujesz? Nie zis, panie żarzy. Mam nadzieję. Pan śpi spokojnie. Mam nadzieję. Pan śpi spokojnie, panie żelazny. Generator rubinów, panie żelazny. Generator rubinów. Jak się ma taką taktykę jak ty, to powiem ci, nawet 5 tych generatorów ci nie pomoże, wiesz? Nawet 5. Już więcej się nie da! Co jest? Widzisz, panie żelazny, bo to jest gierka, żeby to nie było dla spoceńców. Słuchaj. Bo jakby było dla spoceńców, to by było niefajnie. Mnie to w ogóle nie rusza, ponieważ ty nawet nie dojdziesz do liczby 10 generatorów. Już to widzę, panie żelazny. No widzisz, oczywiście, że widzisz na mojej wyspie. Nie widzisz, bo mam murek, ale jakbyś patrzył, to byś wiedział, że mam bardziej. Nieważne. Nieważne. Wszystko. Oj, dobra. Budziłeś się już ze snu, już wszystko jest okej. Okay. Straszny to był koszmar, nie? Spojrzałeś na moją wyspę i się tak wystraszyłeś. Mega ci współczuję, może następnym razem po prostu nie patrz na nią. Widzowie, robimy teraz tutaj wielki sabotaż pana żelaznego. Gdzie on jest? Tu jesteś, widzę, ja cię widzę, co to jest za sabotaż? Ja cię patrzę, ja nie widzę żadnego sabotażu. Proszę pana, ja tutaj mam rzeczy niesłychane, bo pan teraz nie będziesz mógł mnie trafić. Proszę pana, a pan patrzył na moją wyspę? Proszę pana, ja na pana wyspę nie muszę patrzeć, bo tam stoi tylko jakaś wieżyczka śmieszna. Ja się nie dziwię, że nie musisz patrzeć, bo szczerze mówiąc też byłoby mi przykro. Nie, odwrotnie. Ja wiem, że ci jest przykro. Nie musisz patrzeć, ja bo też byłoby mi głupio. Głupio by było mi. Ja rozumiem, że nie ma takiej samej wyspy, o to chodziło. Pogrążasz. Ojejku, ale to jak, widzowie? Ty, co myślał, że zabuduję se balona, ja go nie trafię, nie wierzę. Ale trzeba być naiwnym. No to normalnie teraz płachta jest zastosowana i pan mnie nie trafi. Płachta na byka chyba, wiesz? A ja jestem w tym przypadku bykiem, więc... A ja jestem płachtą i co? I to ja jestem toradorem w tej nierównej walce. Ty już masz jakichś dziwnych słówek, nie ja. Ja od teraz stosuję taktykę tajemniczości. Nawet nie... Co to jest płótno, ba... co to jest płótno balonowe, mordo? Że beka, bo kupiłem właśnie 10, ale to spoko. To akurat niemożliwe, że kupiłeś 10, bo są blokady. Żebym ja ci zaraz blokady nie założył na twój balon, wiesz? Że ja ci zaraz... Ogólnie to jest jednorazowe, nie? Więc jakby nie możesz tego więcej kupić. To jest jednorazowe, twój balon, zaraz się o tym przekonasz. Widzicie, to jest wasz kochany żelazny. Zobaczcie, jaki on jest miły dla innych twórców. Ja po prostu uważam, że twój balon ma się za dobrze. Ma się za dobrze. Tak, panie żelazny. Dobra. Mamy to i teraz co, jak to kliknę, to... Panie, ale tego jest! Ty co jest? Co to jest? Ona widzisz, panie ty żelazny. Nie patrz! Nie, pozazdrościsz mi jeszcze! Ty, on też to ma? Ty, dobra, on też to ma, nieważne. Myślałem, że to jest mięta! Ja myślałem, że ty siedzisz w moim sklepie zamiast villagera! Zesikał ze strachu! Oj, nie zesikałbym się, bo jestem gotowy na takie akcje. Gdzie tam? Zesikasz to się ty, jakbym ja u ciebie był, albo jakbyś ty do mnie przyszedł, też byś się zesikał ze strachu pewnie. Dając życzkę. No, a siedzi żelazny i w srewerko zabija, no wiecie, to jest jakby normalne. Dałoby się to zrobić do końca. Ty zniszczył mi się generator! Oj, panie żelazny, pan jesteś nieprzygotowany jak w szkole. O. Widzowie, za chwilę wracacie do szkoły. Ej, ale masz ładnego balona, wiesz, że w środku jest pusty, jestem właśnie w środku twojego balona, jest mega pusty, no. Ej, no, no weź się wejść, chodź. Stary, jestem w środku twojego balona,
jest najbardziej pustym balonem na świecie. A nie pomyliłeś ze swoim? Nie, 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 jest w twoim, jest. Na pewno. Jest zielony, niebieski jest cały, no przecież to jest no twoje. Ja bym powiedział co innego. Jest taki słuchaj, niebieski ja w środku. Ja bym powiedział co innego, panie Żelaz. No, mówić możesz, mówić co możesz. Ale pamiętaj, prawda jest jedna. Że to twój łeb jest pusty? Co? Co? Widzowie, widzowie. Co? Pan Żelazny niemiło się zachowuje. A co, jakbym cię zrzucił na przykład z góry? Jakby się nic nie stanie, bo mamy włączone ekipy inwentory. Nie, 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 inaczej. Ja pytam, czy byłoby ci przykro. A czemu miałoby być przykro? To jest przyjemna gierka. Z takim godnym przeciwnikiem, jakim jest pan Żelazny. Aaaa! No weź no! Ale co pan robi? No ja robię? No ty się do mnie budujesz, spadaj stąd! Nie wierzę, też ma łuk, zabezpieczył cię! Stary, ja już jestem cały żelazny. Dobra, spokojnie, ja tu inwestowałem w inne rzeczy ważniejsze niż jakieś tam żelazne. No, łe, te, przepraszam! Nie powiedziałem tego, nie powiedziałem tego, nie powiedziałem tego. No proszę wypadać stąd! To jest moja wyspa! Widzowie, to jest dobra giera. O, tak, widzowie, ja lubię ten zapach mięty o poranku. Zapach przegranej o wieczorze. Mięta jest słodkim smakiem, żelazo jest smakiem zwycięstwa, więc możesz wybrać, żelazo który wolisz. Żelazo jest smakiem przegranych. Żelazo jest smakiem przegranych. Tak mówią tylko ci, co się boją! Oczywiście, panie żelazo. Ci, co tak właśnie było. Zostali trafieni moim łukiem i spadną zaraz! Ty spadaj mi stąd! Nie trafię. No i widzę właśnie. Ty, mogę zabrać twoją igłę? I ją... Nie, bo jakby igła jest normalnie przypisana do gracza, rozumiesz? Do mnie. Mamy klimat. Widzicie? Widzicie, jaki zadufany w sobie? Do niego od razu przypisane, jest? Nie? No pewnie. Jeśli zniszczę ci ten balon, to będzie ci ultra przykro, bo ci złamie serce, mi wiesz? Mi będzie przykro, tak naprawdę złamie ziomuś. Ci serce. Ziomuś, o czym ty do mnie tutaj szprechasz po jakiemuś? Nie wiem, mam strzałę wokół, co prawda. Zobaczymy, ty zaraz będziesz miał jeszcze w tyłku! Aaaa! Trafić! Widzowie! Nie spadaj mi stąd! Nie trafiłem, czemu ja mam takiego cela? Nie, jednak jesteś żelazny godnym przeciwnikiem. Jesteśmy na tym samym poziomie rozwinięcia, jeżeli chodzi o nie walkę w Minecraftie. Nie zgadzam się, jesteśmy trzy poziomy różnicy. Chyba trzy, ale na minusie. Ty tutaj mi tu dobudowuje, to trzeba to zrobić wyżej. Typ, co tam jakieś wieżyczki robi, nie wiesz. Co to jest za typek, typ? Myślę, że tak wygra, no way! No way? A właśnie, bardzo way, bardzo way, proszę pana. Ty, tu jest skrzynka. Ty, jakby tu chcesz zrobić takie tajne schody, a nie podsłuchuj! Nie podsłuchuj, tak. To czemu gadasz sam do siebie? Nie gadam sam do siebie, gadam do godnych przeciwników. No. Kto jest godnym przeciwnikiem twoim, co? Na pewno ktoś by się znalazł. Dobra, spadaj stąd, mordo! Nie możesz tak schod budować! No daj mi jeszcze zbudować domek! Ja chcę jeszcze zamek! Tak, mordko. Spadaj! Nie, proszę. Mordko! O nie! Mamy to! Pięknie! Dobra. Tak, panie jest, mam pierwszą igłę! Udało się! Ile ja już miałem igłę! A ja myślę sobie, że pan ogólnie strachasz trochę przede mną. I ogólnie, no rozumiesz tak, pan. Widzisz te spadające liście z drzewa, bo ja widzę i wiesz, kto zaraz będzie też spadał? Ty! No chyba pan. A ty się skampiłeś, ty! Miły panie. Ej, bez ja. Nie, kupiłem prawdę! Jestem głupi! Jestem głupi! Zbiłem! Zbiłem? Ochronę ci zbiłem. Nie, spokojnie, poczekaj. Ale weźmy, ogarnijmy się, jakby nie musimy od razu na siebie iść, nie? Możemy założyć jakiś pakt... Pakt, tak, miętołow i żelazow, miętowow. I poczekaj, spotkajmy się w połowie i chodź, bo patrz, tam na twojej wyspie się spotkajmy, dobra? Nie sądzę, wie pan, nie sądzę. Ty no, ty przecież... Co to było? Nie! Spadaj! Spadaj stąd! Aha! A! Nie! Szybko! Czemu to? Nie działa! Nie działa, no przecież! Co za... Jest! Dobra! O nie! O ty chor... O nie! Udało się! 5 razy trafiłem w ten głupi balon! I co? Dobra, spadaj, już nie mam w ogóle generatorów, wystarczająco! Słyszałem... Ja cię widzę. Ty tu nie będziesz teraz podchodzić. Jestem papyrus. Spadaj stąd!
Powiedziałem spadaj stąd! Panie żelazny, spadaj! Pan jeszcze niemiły pan. Nie, dobra, nie, 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 pan jeszcze. Nie ma czasu, 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 nie ma czasu. Idę do niego, idę do niego. Znaczy gdzie? Co? Jak? To ja powiedziałem, do kogo idę? Do dealerka chyba idę teraz się spotkać i na przykład porozmawiać o... O mięcie, która właśnie... Co to było? Przebiłem! Jeszcze dwa razy widzowie, jeszcze dwa razy i mamy to. Proszę pana, ja tu jestem... Ja tu jestem asem przestworzy. Widzowie, to jest ten wasz idol. To jest ten wasz idol, trafiony, zatopiony i zrobiony, porobiony. Widzisz mnie na mojej ogromnej bazie, na której zaraz będziesz próbował płakać, bo... Ja płakać? Proszę pana, ja nie płaczę. Chłopaki nie płaczą, a jednak mięta jednak płacze i to bardzo dużo z powodu swojej słabej bazy. Tak? Spadaj! Spadaj! Co ty robisz? Jak to tak? Nie można! Zakaz! Zakaz! Spadaj! 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 O nie! Nie mogę! Jest! Drugi raz! Jeszcze raz zostało! Nie wierzę, typek, ja muszę to zrobić inaczej. Dobra, taktyka jest inna. Zmieniamy taktykę. Ja tego nie obronię. Obronię, wszystko jest mega ekstra. Widzowie, chyba to będzie wygrana. Pożałujesz, jak tu przyjdziesz, słyszysz? Dobra, to nie przychodzę. Pożałujesz. Nie przychodzę, dobra, nie przychodzę, nie jest. Żelazny. A powiedz mi, lubisz przegrywać? Nie, poczekaj! Poczekaj chwilę. Nie lubisz? Mięta, dogadamy się naprawdę. Nie lubi... No nie wiem, no zobacz, gdzie ja jestem. Nie! No to co, Żelazny, koniec nie! gry. Nie, co ty byłeś? Wygrana! Co za tym? Udało się, widzowie. No to widzowie, subskrybujcie kanał mój oczywiście i tutaj Żelusia. I trzymajcie się do następnego!